Na to, że jakość naszego grania technicznego nie była specjalnie wysoka. Mówię o niskim jakości przyjęcia. Wyblokowany Zaworonok, Semeniuk dobrze dograł tę piłkę. Kaczmarek, Kiwka i to jest piłka w boisku, czyli jest 2-0 dla reprezentacji Polski. Przeciwko naszemu atakującemu. Norbert Huber. Libero czeskiej drużyny, ta zagrywka na lewym ataku. Zaworonok to Czesi teraz zdobywają pierwszy punkt w tym meczu. Lepiej wypadali w Lidze Europy, no, te najlepsze czasy to wtedy jeszcze przed podziałem, kiedy była Czechosłowacja, to nawet były medale olimpijskie. Jeszcze do tego może wrócimy. Na razie tutaj na tym lewym ataku Olek Śliwka. Ale... jeszcze raz mocno. Biega Janouch, tam nie kombinował, zostawił tę piłkę na tym lewym ataku, a tutaj funkcjonuje nasz blok. No, wyłączyliśmy kompletnie Zaworonok. Tak, atakujący Berlin Volleys, to też sobie tego gracza przypominamy z Ligi Mistrzów. Mają kontrę Czesi, tam Zaworonok wyblokowany. Dobra samoasekuracja w naszym zespole. Bartosz Kurek, broni Monik, Szotola. Zablokowany, jest 24 punkt dla reprezentacji Polski. Będzie pierwsza piłka setowa. Bardzo dobre przyjęcie, świetne przyjęcie, a tutaj sobie gwoździka pija Kuba Kochanowski na koniec tej pierwszej partii. Wygrywamy pewnie 25-17, świetnie otwieramy mecz. Notuje swój punkt. Kamil Semeniuk trafia, serwisowy w ostatniej chwili, zmiana kierunku. No tak jak mówiłem, możemy tutaj poćwiczyć różne wersje zespołu z Brna, z Ligi Czeskiej. Tam Grzegorz Łomacz w naszej drużynie na podwójnej zmianie znowu z Bartoszem Kurkiem. No zostawmy to. Zgadza się, ale gdzieś tam Nikola wymaga, żeby taką akcję zagospodarować. Przechodząca piłka Zajczek, nie kończy tego środkowy, tam wyblokowany przez naszego środkowego Bartosz Kurek. Kontra Czechów, druga linia, trafia Szotola. Okej, w innych meczach będziemy płacić, mówię o... Marek Szotola. Polskie kibice oczywiście zawsze słychać, chociaż nie są w takiej liczbie. Tutaj w skopie Maszlina popisuje się skutecznym blokiem na Bartoszu Kurku. W tych kategoriach bym teraz oceniał sytuację. Druga piłka setowa. Paweł Zatorski, stawia dobre przyjęcie. Norbert Huber sam się tam asekuruje. Dobrze nabija na blok Kamil Semeniuk, teraz szybsza piłka i będzie koniec tego drugiego seta, którego wygrywamy 25-20 i na Mistrzostwach Europy w Skopje w grupie C prowadzimy z reprezentacją Czech.
że to nie jest ten mecz, trzeba poczekać na inne. Ale no, a serwisowy. Tak jest, dokładamy tutaj jeszcze jedno. Dobre zagranie i wygrali z Czarnogórą 3-0 bez większych problemów. Tylko dzisiaj nasz zespół zagra ten mecz prawdopodobnie w składzie 7-osobowym z małą tą podkóreczką, więc tutaj jak patrzę się na kwadrat, to tutaj jest żeby wszyscy chętnie. Nominalny przyjmując czeskiej drużyny. Kamil Semeniuk. Dobrze dograł Kamil. Wyblokowany teraz przez Janka Hadrawę. Będą kontrować Czesi. Hadrawa. Ale blok kapitalny naszej drużyny. No to się może podobać, bo to są takie smaczki w tym meczu, kiedy... Sygnał w końcówce drugiego seta nawet był pomocny. Lewa strona. Bartosz Kurek nabija na blok. Jeszcze jedna piłka. Zablokowany. Dociągnąć jej nie dał rady. Maszyna. Norbert Huber bardzo wysoko tę piłkę dograł, ale dokładnie. No tutaj mógł zrobić wszystko. Teraz Marcin Janusz wybrał prawy atak z Łukaszem Kaczmarkiem. Małe świetne przyjęcie. Po raz kolejny przesunięta krótka. Kuba Kochanowski. Zbliżamy się. Maszyna utrzymał też przyjęcie, ta przesunięte nie wchodzi, teraz by i znowu Buś na zakończenie, tak jak w poprzednim secie, ależ tutaj sobie zagrał teraz Kuba Kochanowski z Marcinem Januszem, no to jest właśnie efektowne zakończenie. To, że chcemy grać piłką, ale to jeszcze nie przesądzam. Gaming. Świetna ta zagrywka, nabił na blok Kaczmarek, teraz Tomek Formal tam próbuje agresywnie pchać tę piłkę na drugą stronę. Kaczmarek, świetne uderzenie naszego atakującego, to pod 9 metr. Paweł Zatorski, mamy dobre przyjęcie, środek druga linia, Leon, sam się tam wyasekurował, Kaczmarek na lewej stronie. Reklamują Holendrzy, że był atak w taśmę, ale już tutaj nic nie skuraja, bo teraz ta poprawka już nie pozostawia naszego przeciwnika. Kemming i środek, Norbert Huber i jego koledzy na lewe skrzydło. Tyle tylko, że wchodzimy już na decydujący fragment seta. No musimy na to zareagować. Dobrze, dobre przyjęcie, środek, świetnie to zrobił Norbert Huber. Fornal, lewa strona, Leon, no nie, to jest niedobra kiwka. Holendrzy na siłę, grana ta druga linia, ale jednak oni wygrywają tego pierwszego seta. 25-23, no i prowadzą na Mistrzostwach Europy z Polską 1-0. Norbert Huber. Przerzut na prawą stronę, Nimir, kiwka z prostej ręki po bloku. Sprint Nimira, on ma różnorodna. Zatorski, kolejna akcja po lewej stronie, no tutaj Kamil Semeniuk robi swoje. Marcin Janusz, żeby tutaj tu Istrę teraz, ale zablokowany po raz kolejny Nimir Abdelaziz, no wrócił blok, to już jest chyba czwarty albo piąty punktowy w rotacji drużyny, będzie zmiana w tej serii w końcówce. Kisiorna, Kaczmarek, przerzut na prawą stronę, Kamil Semeniuk, Holendrzy dostarczają nam piłkę, mamy świetną okazję do wyprowadzenia kontry, Kaczmarek, piłka była w boisku, no, panowie sędziowie tutaj tego nie zobaczyli, tam jest przyciśnięty ten guzik na tablecie, sędziowie twierdzą, że nic tutaj się nie wyświetliło. Semeniuk, skrót. Jeszcze będą tutaj się bronić do samego końca, Wiltenburg. Druga piłka setowa, Paweł Zatorski i Wilfredo, tam całą siłę włożył na tym lewym ataku, obijając blok Holendrów. Wygrywamy zdecydowanie 25-13 drugą partię i prowadzimy z Holandią na Mistrzostwach Europy. Jeszcze nie prowadzimy, jest remis 1-1. Kaczmarek, dobra zagrywka, pan Harderen na tej lewej stronie zatrzymany. Statowo wydaje się, że bardzo. Kaczmarek, dobre przyjęcie, Nimir zgaszony niesamowicie tutaj przez Wilfredo Leona. Myślę nie tylko w tym turnieju, tutaj w Skopie, zobaczmy raz jeszcze. No to się. Tak, to tutaj numer na klatce piersiowej, wow. Na pewno widział Nimir. Dobry, cały czas dobre przyjęcie, Kuba tam sobie zagrał z tym podwójnym blokiem jak chciał teraz na środku.
chwili wstrzymana ręka przez Kamil Semeniuk, perfekcyjne to przyjęcie. Chciałeś Wojciechu, pipe jest pipe. Norbert Huber, przesunięta krótka, dobrze teraz to zagrali Holendrzy. Środkowy przez blok. Van Harderem, druga linia, Niemiec Gaszuny po raz kolejny. Kochanowski. Van Harderem tam w okolicy trzeciego metra, Penny Twistra zablokowany na tym lewym ataku, tam też... Tym atakiem Kamila Semeniuka z sytuacyjnej piłki. Nie popisali się teraz Holendrzy, a jest Wilfredo. I tam gasił tę piłkę swoim blokiem. No na lewo na pewno pójdzie Wilfredo, a Olek pójdzie tu na prawą stronę. Kaczmarek. Po taśmie ta zagrywka. Van Harderen uderzył. No dużo miejsca miał tutaj. Został tam Kuba Kochanowski na środku. Nie trafił, jeszcze będą sprawdzać, no cóż ma do stracenia Roberto Piazza, na pewno to sprawdzi, ale musimy poczekać z radością do końca wideoweryfikacji. Zespół o nie najlepszych parametrach fizycznych, to wiadomo. Kuba Popiwczak, pierwsze dobre przyjęcie, Bartosz Kurek, obija macedoński blok, mamy pierwszy punkt w tym meczu, 2-1. Ta zagrywka, Pilewa, lewa strona, nie ma tam kończącego ataku, Liapok, odpowiadamy, Bartosz Benosz, to jest atak boisko. Ania takiego jakiegoś większego przyspieszenia, po prostu starannie, a nasi atakujący znajdują sposób, żeby... Mabionkow, środkowy bloku, reprezentacji Macedonii, przyjmował to jednak Tomasz Forno, blokowany. No myślę, że z tej piłki powinniśmy próbować taki haki, to my powinniśmy grać pipe'a przez plecy na strefę środkową albo drugi przez do prawej strony, bo to już placiuszy, oni już stracili całe emocje. Kolejne dobre przyjęcie mają, nie idzie im w ataku. No, patrzymy tutaj na kontrę naszego zespołu, druga linia, Bartosz Kurek. Trzymamy potrójne bloki, może będzie... Piłka u nas, a tak jest. Możemy tutaj spokojnie rozegrać kontrę na zakończenie. Trafia Tomasz Worna. Jest koniec tego pierwszego seta, którego wygrywamy zdecydowanie 25-12. Tomasz Worna sięgnął do Marcin Janusz. Tam sobie robi co chce. Wygrywam ataku do Mekona. Teraz... Przyjęcie głowy Popiwczak na lewej stronie, Bartosz Kurek, atak pod 9 metrów. Dobre przyjęcie, libero, Milew, my to bronimy. Możemy teraz wyprowadzić kontrę Marcin Janusz, bo to do niego piłka trafiła. Milew zaskoczy nas taką piwką. Jeszcze się bronią Macedończycy. Milew. Dobrze Kuba Popiwczak i Bartosz Kurek. Doskonałe uderzenie z tej prawej strony, z drugiej linii. Po bloku 21-20. Wróci im drużynie. Karol Bos. Palce przyjęcie. No. Macedończyków, wrócił tutaj blok i mamy wszystko po swojej stronie. Bartosz Kurek, 24-21, będzie piłka setowa dla... Złe przyjęcie tutaj, próba zagrania krótkiej tyłem przez Macedończyków. Nikola Georgiew atakuje fałd i mamy koniec drugiej.
drugiego seta. Wygrywamy 25-21 i prowadzimy na Mistrzostwach Europy z reprezentacją Macedonii Północnej. Już 2-0. Tomasz Fornal. Dlaczego po pozostawienie tej piłki w grze? Choć my nie gramy specjalnie jakoś szybko do polskiego. Marcin Janusz. No na palce, ale takie nerwowe przyjęcie. Ja w to nerwowe przyjęcie tam zala się gdzieś ze skutecznym atakiem. Wladomirem po lewej stronie. No we czterech stajemy do przyjęcia w tym układzie, gdy Śliwka pojawił się na boisku. Zdążył tam spokojnie Kuba Popiwczak, musi uważać, bo tutaj podwójny blok Macedończyków. Włonek Śliwka pod za siatkę. Popaśnie 19 do 13. No mówmy blok. Dobra zagrywka. Świetną zagrywkę. Bartosz Bernosz dokłada tutaj punkt. Siedmiopunktowe prowadzenie. Jeszcze raz Bernosz i jeszcze jeden punkt w wykonaniu naszego przejmującego. Ale seria, ależ kapitalna seria Bartosza Bednoża. Jeden z najmłodszych graczy w reprezentacji Macedonii Północnej. No i to przyjęcie było. I wykorzystali to tam środkowego. A serwisowy, nie dał żadnych serwisów. Wilfredo Leone przeciwnikowi wszedł i spotkanie zakończył. Mocnym atakiem odpowiedzieli. Rasmus Mikkelson, środkowy blok, 98 rocznik, grający na co dzień w lidze duńskiej. Oleg Śliwka zablokowany, drugi punkt dla reprezentacji Danii. Flot, szarpie tam trochę Nielsen, no i tutaj my teraz popisujemy się pierwszy blok. Kolejne przyjęcie na palce, miał być pipe, trochę gasła ta piłka. Leonowi Kiwka też nie wpadnie, teraz mamy kontrę na lewym ataku, Bartosz Kurek. Wyblokowany, szybsza akcja, świetnie Popiwczak. No to teraz Wilfredo Leon przyłożył tam, trochę przesunięty w prawą stronę na tym pipe. Cierpliwość. Ale mówię to troszeczkę z przekorą, no za dużo prób w ataku nieskończonych, dopiero na końcu ta akcja. Ile razy była piłka u nas? Cztery? Trzy na pewno. Zdaniu. Śliwka. Musiał tam biegać, Jakobsen zdecydował się na granie na małym wycinku siatki. Kuba Kochanowski. Po prostej oczywiście tam w Nielsena. Sam sobie poczekał Karol Kłos. No i mamy efektowny blok i długo czekaliśmy na prowadzenie. 15 do 18. Przerwa dla duńskiego szkoleniowca Christiana Knudsena. Teraz jednym punktem przewagi. Piłka setowa. Bartosz Kurek. Przyjęli Duńczycy. Lewa strona. Dopchnęliśmy tam, ale już tego nie obronią. Zatem wygrywamy tego pierwszego seta z reprezentacją Danii na Mistrzostwach Europy. 25-23 w Skopie. Zobaczymy. Zobaczymy. Był, ale tam Kuba Popiwczak to przyjmował. Kończy przesunięto krótko. Kuba Kochanowski. Na palc, tam gdzieś krótka gra na tyłem, zupełnie na prawym ataku Duńczyków, ale tutaj my odpowiadamy, świetną przesunięto krótko, Karol Kłos. Kuba Popiwczak, bardzo dobre, płynne przyjęcie, fantastyczna akcja, na dobrej szybkości, potem dobre przyjęcie, rozrzucony blok. Kier znowu na lewej stronie, ale to nie ma szans na przebicie przy tak szczelnie ustawionym bloku po naszej stronie. I ponownie Karol Kłos. Trochę mocniej ten splot mi się przydał Karola, bo podchodzą blisko, no nie, na palce Kier złapią. Przerzut tam na drugą linię, bronimy. Bartosz Kurek zagarnął tę piłkę, Duńczycy się bronią i znowu druga linia, ale jest blok. No jeszcze jednak jeszcze się wybronili, no to mamy szansę teraz na ten 24 punkt. Tomek Fornal. Setowa dla reprezentacji Polski. Na drugą stronę i Bartosz Kurek i wygrywamy seta po 9. 25 do 9. Stanią na Mistrzostwach Europy w Skopie. Prowadzimy 2 do 0. Czmarek. Nieźle to przyjął Hirt. No i tutaj do ciasnego skosu wybrał się
zasadzie to znowu skutki. Semeniuk. Obserw przerzut tutaj na drugą linię. Bronimy. No, mógł tam Semeniuk, że się mogą zaatakować, ale jednak dendrokiwka na drugą stronę. Jeszcze jeden blok. A teraz Dończycy. Macen. W Nielsena. Kiwka zbyt wysoka. Tomasz Fornal na drugą linię do Kamila Semeniuka. Asekuruje Kochanowski teraz na lewym ataku. Tomasz Fornal zatrzymany tam. Ucieszony Mikkelsons biega w kółko. Nieprecyzyjne ustawienie bloku zamienia. Wykorzystuje na swoją korzyść. Tak, świadczy o tym tylko świetnie. Ładny cios. Brawo, brawo Karol. No i uderzy. Semeniuk, mamy piłkę po swojej stronie, możemy to rozegrać. Prawa strona, Kaczmarek, Semen trochę przesadził. Więc by to przyjąć. To na środku skutecznie, na środku wcześniej, bo Simon Andersen. Grzegorz Łomacz. Jeszcze raz blok na zakończenie tego spotkania Karola Kłosa, który się bardzo z tego powodu cieszy. I cieszy się cała drużyna, bo wygrywamy seta 25 do 20. Całe spotkanie zgodnie z przewidywaniami. Pójdzie przez prawą stronę. Dolst. Olek Śliwka, mamy dobre przyjęcie, prawa strona, Kaczmarek, gramy swobodnie, kompletnie rozprowadzony ten belgijski blok. Nie trafiamy na razie z wyborami rozgrywającego Belgii. Teraz pewny atak. Jest gotowy do grania bardzo dobrze zbilansowanego. Belgowie teraz przyjęli. Wysoko. Czy na lewym, czy na prawym. Świetnie zagrali teraz tego pipa Belgowie. Ma też ze... skrót będzie. Zorientował się tutaj świetnie Kuba Kochanowski. Teraz nie miał z czego akurat uderzyć Tomek Fornal, bo nie dostał dobrej piłki, ale wszystko możemy nadrobić blokiem, tak jak teraz. Jestem ciekaw, jak patrzę na Zaniniego, dlaczego on nie wprowadza jakiegoś gracza na przyjęcie, bo ten ogram mu... zagrywka. Tutaj kolejny blok nakładamy w tym spotkaniu i w ogóle całym tym... bo nie na razie na czym... gra dla nas. Dobrze, przyjął Beren. Przesuwamy, przesuwamy. Znowu blok. Jeszcze jeden blok, ale wraca do piłka teraz nerwowe. Teraz kolejny. No i tak to wyłączyliśmy kompletnie z tego grania. Tak, tak, to już ty powiedziałeś takie bardziej, powiedział rzeczowe słowo, wyłączyliśmy. Acz, no jest po prostu wycierane. Teraz mocniej utrzymał to przyjęcie. Ujujuj! Jeszcze to spada czapa niesamowita na tej lewej stronie. Olek Śliwka sobie poczekał. Znowu Forna, przyjęcie Fornala niezłe. Tam jedną ręką, a tutaj Olek Śliwka trafia. To jest. Dobrze, będą, oj, dobrze, no, myślałem, taka że to wyrzucająca taki... trochę zagrywka i teraz zgaszony raz jeszcze Regers. Tym razem na jego prawym ataku. Dyskusję pod siatką, ale popatrzmy sobie, jak to wyglądało. Efektownie wyglądało. Tak, no teraz widać, że jednak nie trzyma kierunku, prawda? Poszedł siłowo, uznał, że łyknie górą może naszych. Pierwszy taki wyrównany set, można powiedzieć, bo... ale chyba zaraz tutaj... swoje zrobimy. Pierwsza akcja na mnie idzie. Nie mamy ataku z pierwszej akcji. Jest teraz Norbert Huber. Bez pomyłki. 17 punkt dla reprezentacji. Znaczy mocnej zagrywki. Nie wydaje mi się, żeby był flotowcem. A zobacz, a jednak flotowiec. Semeniuka, Semeniuk w pół. I środek. I Norbert Huber raz jeszcze z tej przesuniętej. I wszystko kończy na środkowy. Trochę lżej tym razem jak te smetka. Teraz jeszcze o sobie przypomina. Paweł Zatorski, bardzo trudna ta zagrywka. Olek Śliwka trafił znakomicie, jest 20.
czy on nie jest najskuteczniejszym naszym graczem. Flotę, patrzymy, Desmet to przyjął, jest blok! Logout niestety. Logout, a zatem Bergowie wygrywają set. 20. Blok. Ruszony Dero, będzie atakował, ale jest zatrzymany, wypożony blokiem. Puść to skoczyliśmy i równo tutaj. Była ta zagrywka Janusza, położyła tutaj pierwszą linię jeszcze raz. Teraz na środku przestrzeni. Nie trafia Desmet, chociaż coś do pomocy. Ale boisko pokazał, zespół wygląda. Norbert Huber. Dero. Durst na lewą stronę. Desmet zatrzymany. No wreszcie tutaj jest ta nasza najgroźniejsza broń w postaci bloku. To by. Kaczmarek. Po taśmie przyjął Dero. Dobry blok. Zatrzymany. Dobry blok. No to wreszcie tego lew. 23 do 21. Bezcenny punkt zdobywamy. Za linii prosi o przerwę. No zagrali bardzo szybko. Łaknik ich zwiększać mocy. A zwiększył. Przyjęli. Spotkania 25 do 22, wygrywamy czwartą partię, całe spotkanie 3-1, a to oznacza, że w Mistrzostwach Europy 2023 awansujemy do ćwierćfinału. No i w dalszym ciągu na zagrywce Bóg Todorowicz, rozgrywający flot w Leona, cały czas jest przyjęcie i środek właśnie tutaj trzeba uruchomić, tak jak mówiliśmy. Wilfredo, kolejne dobre przyjęcie. Wilfredo Leo! O, łapie właściwy rytm. Dalej flot. Nie najlepiej przyjęty jest blok! I on zadwukciodowo znowu w tym jakże ważnym momencie po naszej stronie. Ja myślę w Kujundzicia. Tak jest. No teraz było akurat dobre przyjęcie, ale może tam blok zafunkcjonował, asekuracja nogą Loboricza. Nie skaczemy do bloku, mamy kontrę, Wilfredo, nie bawimy się w kiski. I był chyba. Sprawdzimy. I Atomasiewicz, czyli podwójna zmiana. Atanasiewicz, jest tam Kuba w obronie, mamy kontrę, świetnie to wystawił, zasłupka jeszcze. Daleka zagrywka, ale jest dobre przyjęcie, jest bardzo dobre przyjęcie. Olek Śliwko na lewym ataku. Dokończyć go z taką właśnie dużą przewagą i taką presją. No i Rusz tutaj ruszony w tym przyjęciu. Nie wyprowadzają pierwszego ataku Serbowie. My mamy kolejną kontrę i sobie gramy jak chcemy. Tam sobie gąsika pija Norbert Huber. Tylko teraz w jakim stylu w końcówce my domkniemy tego setu? Na naszej stronie ta piłka, na naszej stronie. Nie miał tutaj wykonać ataku Atanasiewicz, on tam się bawi, Kuba Kochanowski, zatem 24 błąd. Norbert Huber, piłka setowa. I na naszej stronie będzie najprawdopodobniej, nie, jeszcze tam sięgnął. Rozgrywający, kończymy to. Zatrzymany tutaj ciężkim blokiem teraz przez Norberta Hubera. I tak było, ale przyjęli. Teraz przyjęli i grają pipe. I grają pipe odważnie. Przygotowywali to wcześniej. Mirek Jądzic. Paweł Zatorski. Jest dobre przyjęcie. Jest bardzo dobre przyjęcie. Olek Śliwka teraz. Rozprowadzony trochę ten blok serbski. 25 do 24. Tu nie ma wielu okazji. Tu gramy już. O, musimy uważać, Podraszczanin, dobre przyjęcie, bardzo dobre to przyjęcie, Olek Śliwka po ciasnym skosie i na pojedynczym bloku. 31 do 31, trafi. Ależ mecz, ależ sen, coś niesamowitego. Zegarek nie patrzy. flot. Oj, będzie szansa na blok. Teraz zostawmy na tego Kojodzicza. Jest blok. Ileż razy wychodziliśmy obronną ręką właśnie w tym elemencie.
to tak. Oni nie mają gdzie się cofnąć. Dobrze, że nie na nas, ale to... Dobrze, dobrze, bo ten mecz zaczyna być takim meczem, w którym naprawdę wiele rzeczy się zdarzy. Ależ tu zwala się teraz libero, my mamy kontrę, Olek Śliwka znowu tam świetnie, Kapur w obronie. I serbowy, teraz niepotrzebnie schowaliśmy dłonie, bo Peri sobie zagrał jak chciał, ale robotę im zrobił. Można się zapytać, czy Janusz może zagrać do Bubera na pojedynczy blok. Olek Śliwka, no my też zresztą. Część nie jest może tak szeroko, ale... Złot, przyjęty na palce, środek. Dobrze, tam ustawiony Marcin Janusz, możemy skontrolować Semeniuk. Nie, to nie jest piłka dla Semeniuka. Bardzo umiejętnie zareagować. Kamil Semeniuk. Solidna, mocna zagrywka. Biega Todorowicz, Loboricz trafia jeszcze raz tego prawego ataku. Na palce Semeniuk. Kamil świetnie po przekątnej swoim stylu. Długo wraca, długo bardzo wraca. Trochę żeje. Tam jest Kapor, gramy jeszcze blokiem. Jeszcze tutaj serbowie. Atanasiewicz przebije na drugą stronę. Może jeszcze na koniec. Będzie jakiś blok. Mamy kontrę. Jest kontra, tam jest mokro na tym boisku. Rasę koruje Paweł Zatorski. Ostatnia może akcja. Ule! Mistrzostw Europy, bo przecież to trwa już 3 tygodnie. Przyjął Kozamernik. Mużic zablokowany i to jest setny punktowy blok reprezentacji Polski w tym turnieju. A teraz Urdaut kopił aut, ale jeszcze Jani Kowacisz to wyciągnął gdzieś za bandy reklamowej. Dostarczają na piłkę Słoweńcy. Jest okazja do wyprowadzenia kontry i ta kontra jest stuprocentowa po naszej stronie. Łukasz Kaczmarek. Robret. Cały czas mamy naprawdę dobre przyjęcie. Kaczmarek spokojną piwką. Właśnie trochę wrzucony w siatkę. Ale on to lubi, bo on potrafi z tylko... Jeszcze raz Urnaut. Po prostu trudna, bardzo trudna zagrywka. My się teraz ratujemy. Kaczmarek nie może atakować. Będzie kontra Słoweni. Mużic zatrzymany po raz drugi. To jest ta nasza ogromna broń w postaci bloku. Lot. Czebul, próbujemy tutaj ruszyć Klemena, ale tam kapitalnie Timę Urnał, na tej prawej stronie kujący, ale to zawodnik bardzo wszechstronny. Duża dziura, duża dziura. Co do tej akcji, 3-1 dla reprezentacji Słowenii. Nerwowo się robi w naszej drużynie. Kontrują Słoweńcy! Ale jest skuteczny blok. Tutaj zawsze gdzieś znajdujemy odejście na całe szczęście. Właśnie w tym środkowego skrótna Kozamernika. Mużi trzeci raz zatrzymany. Nafryluje teraz w tym bloku Norbert Huber. Klemen Czebul. Musimy uważać. Mocna zagrywka. Biega tam Marcin Janusz. Wilfredo atakuje gdzieś tam w okolice narożnika. To teraz daje nam 100% w tym ataku. Weszły, nie idą. Kozamernik. Płasko na palce tutaj przyjął. Zatrzymany Wilfredo. Musimy uważać, żeby tutaj tego prowadzenia w miarę dobra, mocna zagrywka. Świetna nawet. Bym powiedział Klemen. Zatrzymany na tym lewym ataku, jak to ważny punkt naszej reprezentacji. Dobra zagrywka, patrzcie znowu, tam nieźle przyjęciu Klemen pod górę, ale tutaj my pracujemy, tam troszkę zamieszania w naszej drużynie, Kaczmarek się pcha. Protestują Słoweńcy. Oni mają kontrę. Mużic jeszcze nie, teraz my pokazujemy tu klasę w obronie, chociaż tutaj pomyłka z tym dogranie, wykorzystają to. Zamieszanie było za duże tam, błędy chyba w komunikacji trochę po naszej stronie, wykorzystali to Słoweńcy. Dobra, mocna zagrywka, jest piłka na naszej stronie, nikt tam się nie zdecydował na atak przechodzącej, woleliśmy zagrać krótko i to nam daje kolejny, 19 punkt. Jesteśmy tak dobrze usytuowani w tym meczu. Mużic mocno. No jeszcze Kaczmarek. Asekoruje Paweł Zatorski. Tam Leon na lewej stronie. Wilfredo Leon teraz sobie przyłożył.
Mocna zagrywka, trochę odrzucają nas. Biega Marcin Janusz, Olek się tam będzie przepychał. Jest sama asekuracja, odgwizdany błąd po naszej stronie. Chyba nie. Puścił to jednak sędzia, gramy urnauty. Jest Tomek Fornal. I wrzutka trochę ryzykowna, ale kiedy jak nie teraz? Właśnie takie akcje grać. Jest 24 punkt na naszej... Marcin Janusz tam z trzeciego metra do Olka Śliwki. Olek tutaj po swojemu postanowił zakończyć tego trzeciego seta. I Fredo Leon. 17 do 11. Jest moc, znowu bieganie tam. Będzie sytuacyjna, Klemen uderzył, ale my to degramy, mnogo brona. I przytrzymany Kuba Kochanowski przez... Marcin Janusz, nieprzyjemna to zagrywka, ruszony Czebule. Jest zatrzymany kapitan! Kolejna zagrywka, skrótna Kozamernika, jest rok. Boże, zatrzymany po raz kolejny! Znowu tutaj oskakujemy i tylko 4 punktów brakuje na... Planiecisz, dobra, mocna zagrywka, ale jest dobre przyjęcie, wrzutka do Hubera. Ależ Fornal się znalazł. Ach, teraz jeszcze Boże! Ostrzejszy flot na pewno. Paweł Zatorski jest na czwarek! Jest finał! Łukasz Kaczmarek! 25 do 21! Polska wygrywa! Piłka meczowa na reprezentacji Polski. Mamy dobre przyjęcie! Mamy dobre przyjęcie! I teraz... Jest koniec tego meczu! Jesteśmy mistrzami Europy!